Cześć, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj moi drodzy opowiem wam o Cyprze. Porozmawiamy sobie troszeczkę o tym kraju i o tym, dlaczego Cypr jest grecki i o co tak naprawdę chodzi w tym całym konflikcie Grecji o Cypr. Zapraszam was na odcinek. Dobrze, moi drodzy, więc dlaczego Cypr jest grecki? Zanim słuchajcie, odpowiem wam na to pytanie, to chcę wam powiedzieć w samym starcie, że nie jest to filmik tak stricte historyczny, że nie będę opowiadał o całej tej historii Cypru tutaj i całego tego konfliktu, ponieważ to by było za długie, a dwa, nie chcę, żeby to był taki nudny film. Chcę wam opowiedzieć po prostu o tej wyspie i o tym, dlaczego jest grecka w bardziej streszczonej formie, w bardziej takiej wesołej i wyluzowanej po prostu, że mam na to pytanie odpowiedzieć. Więc, moi drodzy, bardzo wielu ludzi pyta się mnie, dlaczego ten Cypr jest grecki, skoro jest tak daleko od Grecji. I też, dlaczego jest konflikt między Grecją a Turcją o tą wyspę. Zanim wam to w sumie powiem, tak naprawdę, to musimy zacząć od właśnie historii tego Cypru i skąd tak naprawdę ten cały konflikt się wziął. Moi drodzy, najpierw takie może podstawowe fakty. Jak wiecie o tym, dzisiaj Cypr jest państwem w Unii Europejskiej, który mówi też po grecku. Na Cyprze się mówi też po grecku, ale mówi się też i po turecku. Cypr jest podzielony na dwie części, tak naprawdę na trzy, ale generalnie na dwie części. Na grecką i na turecką i też na kawałek brytyjskiej części. No i dlaczego tak się stało? I dlaczego jest ten konflikt? Więc, moi drodzy, wszystko zaczęło się od tego, że Cypr od 1878 roku stał się częścią Wielkiej Brytanii, kolonią brytyjską. I oficjalnie później, od 1925 roku, Cypr został ogłoszony kolonią brytyjską. I tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o to, po prostu Cypr stał się brytyjski. Później, w latach 50. powstała taka organizacja terrorystyczna na Cyprze, która się nazywała EOK, która właśnie chciała tutaj wyzwolić ten Cypr, żeby stał się on cały grecki. No i słuchajcie, później Cypr w 1960 roku uzyskał po prostu niezależność od wspólnoty narodów, a później w 1963 roku Cyprem targały różne liczne wojny domowe, bo spowodowało to konflikt między ludnością grecką a turecką. I tutaj też chciałbym jedną pauzę powiedzieć, ponieważ, słuchajcie, Cypr jeszcze wcześniej wchodził w skład tak zwanej Megalidea. Megalidea to była taka ideologia stworzona przez Eleftherosa Venizelosa. Większość z was może go kojarzyć, ponieważ jego imieniem jest nazwane lotnisko w Atenach, który chciał zjednoczyć wszystkie grekojęzyczne tereny do Grecji, chciał je przyłączyć. No i też oczywiście chciał też przyłączyć Cypr jako całą wyspę. I stąd tak naprawdę ten konflikt się wziął i to się nie podobało Turkom, nie podoba się to Turkom aż do dzisiaj. Co też niestety powoduje, że ten temat Cypru jest taką kartą, która może spowodować później wojnę grecko-turecką. Ten Cypr jest troszeczkę tak pokazywany jako taka przyczyna w przyszłości wojny grecko-tureckiej. Niemniej, zostawiając ten temat, to i w Grecji, i na Cyprze są ruchy, które chcą ten Cypr do Grecji przyłączyć, zjednoczyć. No i słuchajcie, później niestety w 1974 roku bardzo mocno pojawiły się właśnie te ruchy, żeby przyłączyć Cypr do Grecji. Turcji się to bardzo nie spodobało, bo Turcy zauważyli, że to może bardzo pójść w tą stronę. No i Turcja dokonała inwazji na wyspę i zajęła całą północną część. Ta część do dzisiaj jest częścią pod okupacji Turcji, jest to nazywany Cypr Północny. Inaczej też niektórzy uważają, że to jest część turecka, no nieważne, część północna jest częścią Turcji. No i w 1983 roku Turcy cypryjscy ogłosili powstanie Republiki Tureckiej Cypru Północnego. Ona istnieje do dzisiaj właśnie i kraj ten jest nieuznawany przez żadne państwo na świecie, oczywiście poza Turcją. Nie jest też uznawany przez Unię Europejską. Tutaj Unia Europejska uważa, że w ogóle ten Cypr północny jest pod okupacją turecką. Bardziej stoi po tej stronie Grecji. No i Cypr pozostaje więc podzielony na dwie części, na grecką i na turecką. I nic nie wskazuje, słuchajcie, na to, żeby w tej kwestii coś się zmieniło w najbliższym czasie. Jest to takie, słuchajcie, właśnie historyczne aspekty na temat tego Cypru, które wam powiedziałem. Kończąc właśnie tutaj, czytając tą notatkę, tak, słuchajcie, jest to do dzisiaj. Że nic nie wskazuje na to, żeby ta wyspa została połączona, dlatego też
się mówi po grecku w tej części południowej. Cała ta część południowa mówi się tam po grecku. Bardzo dużo Greków mieszka w ogóle na Cyprze, przeprowadziło się, ponieważ Cypr, ten grecki, jest bardziej rozwinięty od tego północnego, bo jest w Unii też, jest bardzo bogaty. Tak naprawdę tam to jest Grecja. Tam jak się pojedzie, to naprawdę tam się czujesz jak w Grecji, nie ma żadnej różnicy. Dlatego tam się mówi też po grecku. No i też turystycznie bardzo dużo ludzi na ten Cypr jeździ go odwiedzać, bo też jest bardzo ładnym też krajem ta wyspa. No i też słuchajcie, to spowodowało, że ten Cypr niestety do dzisiaj jest podzielony i nic nie wskazuje na to, żeby kiedykolwiek się połączył albo żeby został przyłączony do Grecji. To jest też, słuchajcie, w Grecji troszkę temat też tabu, bo jedni uważają, żeby ten Cypr faktycznie trzeba byłoby przyłączyć do Grecji, inni uważają, że nie, bo jest za daleko. Natomiast ja osobiście wam powiem, uważam, że Cypr powinien zostać przyłączony do Grecji, moim zdaniem, ponieważ mieszka tam milion Greków, ponad. Bo tak naprawdę wam powiem, że Cypryjczycy, pomimo tego, że oni nazywają się Cypryjczykami, są Grecy tak naprawdę, bo mówią po grecku i tak naprawdę mentalnie są tak naprawdę Grekami. Więc mam nadzieję, że nikt tu się nie obrazi na mnie, jak powiem, że nazywam ich Grekami, bo moim zdaniem to są Grecy. Ja uważam, że Cypr powinien być przyłączony do Grecji. Cały, bo cała wyspa i tyle, bez tego konfliktu żadnego, bez żadnego konfliktu zbrojnego. Natomiast raczej nie wierzę w to, żeby w przyszłości kiedykolwiek ten Cypr został przyłączony do Grecji, ale też chciałbym, jeżeli Cypr nie zostałby przyłączony do Grecji, żeby po prostu stał się państwem po prostu jednym, wspólnym, tak, a nie podzielonym. To jest tyle, jeśli chodzi o ten Cypr. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam historię tego Cypru, że pomogłem wam, odpowiedziałem wam na to pytanie, też troszeczkę historycznie, dlaczego ten Cypr jest grecki, jakie ja mam zdanie na temat tego Cypru. Czy warto tam jechać? Uważam, że warto tam jechać zobaczyć, bo jest to bardzo piękna wyspa. I moi drodzy, jeżeli wam się spodobało, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę. Zapraszam was na komentarz, zapraszam was na moje social media, do których linki macie w opisie. I w ten sposób was żegnam i widzimy się niebawem. Cześć!